Proszę Państwa, przystępujemy do punktu 6. Rozpatrzenie skargi z dnia 30.04.2014. Szanowni Radni, otrzymali te skargi. Proszę Państwa... Chciałbym zrobić, przepraszam, z tym dokumentem. Dopisać... Przepisać i podpisać. Komisji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej się podpisuje. Proszę Państwa, otrzymaliście skargę, która napłynęła do Biura Rady 30 kwietnia 2014 roku. Ja na pewno Państwo zapoznaliście się z tą skargą. Na posiedzeniu komisji 12 maja w imieniu komisji zwróciłem się o przedstawienie opinii prawnej dotyczącej tych skarg. Państwo wkrótce mieliście te opinie prawne. Ja tutaj chcę Państwu podać, że takie pismo przewodnie do tych opinii następującej treści. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, odpowiadając na pismo Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 14 maja, informuje, że odpowiedź, stanowisko burmistrza oraz opinia radcy prawnego na skargę numer 2 została udzielona w marcu podczas rozpatrywania skargi w tym samym przedmiocie. Więc Państwo pamiętajcie, to było odpowiedziane i ta opinia prawna, ona jest ta opinia udzielona. Ponadto w załączeniu przekazuję materiały do części skargi numer 1, tak zwaną opinię prawną radcy prawnego Urzędu Miejskiego, notatkę służbową zastępcy komendanta oraz notatkę służbową asystenta burmistrza. W związku z tym, proszę Państwa, bardzo bym prosił, chcę Państwa poinformować, że Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej powiadomiła na piśmie o terminie dzisiejszego posiedzenia skarżącego JR. Nie jest nieobecny, jest nieobecny, nie przybył, w związku z tym rozpatrujemy swoim przedmiotem. Proszę. Mam pytanie. Pan Przewodniczący wspominał jakieś notatki. Tak, nawet na to? Nie proszę. W związku z tym, proszę Państwa, że mamy opinię, chcemy, żeby stanowisko w tej sprawie dotyczące pierwszej części skargi przekazała Pani Burmistrz. Proszę bardzo. Taką? No tak, tak. Ja później jeszcze. Więc skarżący zarzuca burmistrzowi wykorzystanie przy przekroczeniu uprawnień poprzez wykorzystanie do celów prywatnych pojazdu Straży Miejskiej. Pierwsze uzasadnienie naszego stanowiska jest takie, że pojazd Straży Miejskiej nie został wykorzystany do celów prywatnych. To jest podstawowym zarzutem przedstawionym przez Pana skarżącego. Zaraz Państwo zapewne otrzymacie notatkę służbową pracowników, a konkretnie w tym konkretnym argumencie asystenta Pani Burmistrz. Pojazd wykorzystany, o czym szczegółowo powiemy później, za chwilę, nie do celów prywatnych, ale do celów służbowych. Otóż burmistrz miasta występował wówczas i został zaproszony na konkretnie, wymienione zresztą w notatce, wydarzenia służbowe, gdzie występował, Pani Jolanta Piotrowska występowała jako burmistrz miasta Giżycka. W tejże notatce konkretnie te wydarzenia są wymienione. Miały one miejsce akurat w piątek i w sobotę, w tych datach, które Państwo macie wymienione w notatce służbowej asystenta burmistrza. Dodatkową sprawą w tejże skardze, która wymaga zaznaczenia, jest to, że do komendanta Straży Miejskiej, który jest przewodniczącym Straży Miejskiej, Strażą Miejską kieruje komendant, który jest zresztą w dalszej kolejności podwładnym Pani Burmistrz. Natomiast Strażą Miejską jako jednostkę taką, akurat w naszych strukturach będącą, choć w systemie może być również odrębną jednostką, kieruje komendant Straży Miejskiej. I w określonych terminach, dużo wcześniej, komendant miejski został poproszony i została jakby ta informacja przekazana o zapotrzebowaniu na pojazd Straży Miejskiej, który jest w dyspozycji Urzędu Miejskiego, jest tak jak drugi pojazd, konkretnie którym dysponuje kierowca. Są to dwa pojazdy będące na wyposażeniu Urzędu Miejskiego. Akurat ten drugi jest pojazdem Straży Miejskiej.
I takie zapotrzebowanie, zgodnie z notatką, którą Państwo, jak widzę, czytacie, zostało wystosowane dokładnie 3 kwietnia, że w tych i tych konkretnych datach i terminach wcześniej będzie potrzebny, krótko rzecz biorąc, transport. Komendant Straży Miejskiej, wiedząc o tym i wiedząc o planie patroli, zaakceptował takie zapotrzebowanie i w planie służby, w harmonogramie służby patrolu zmotoryzowanego, który składał się akurat ze Strażnika Miejskiego i Policji, zaplanował taki wyjazd. Oczywiście, jeżeli byłby wyjazd, jeżeli kolidowałoby z jakimś wykonywaniem czynności nadzwyczajnych, które nie były przewidziane, zapewne pojazd nie byłby wykorzystany, ale to już tylko gdybamy. Także to jest ta druga okoliczność. Z tego, co widzimy również w notatce komendanta, zapotrzebowanie i akceptacja komendanta co do zapotrzebowania i realizacji tego zapotrzebowania nie kolidowało z wykonywaniem obowiązków służbowych wówczas tegoż patrolu. W międzyczasie pojawiły się w tejże sprawie, bo sprawa, jak wiemy, była dyskutowana, czy tam opisywana. Mamy do czynienia tutaj oczywiście z patrolem połączonym, czyli patrolem monitoringu połączonym, czyli Strażnik Miejski plus Policja. Ten patrol Straży Miejskiej, zarówno wypełniony, że tak powiem, przez strażników miejskich, bądź patrolem mieszanym, jest do dyspozycji tylko i wyłącznie monitoringu. Przy czym zarówno w poprzedniej wersji porozumienia, jak i w obecnej, w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach, kiedy dyżurny policji, który jest w tym momencie również połączony z systemem łączności, jeżeli przewidziałby sytuację, która wymagałaby wsparcia, bądź jeżeli siły, jak to mówią służby mundurowe, siły i środki nie pozwalałyby na zabezpieczenie różnych wydarzeń, to wówczas ten patrol musiałby być skierowany, tak dogadaliśmy się, mówiąc kolokwialnie, w wyniku porozumienia z komendantem policji, że wówczas miał prawo dyżurny poprosić i skierować do innych zdarzeń. Natomiast ten patrol był, idea porozumienia i idea patrolu włączonego jest to, aby reagował na wydarzenia dostrzeżone, czy też zgłoszone do systemu naszego Centrum Zarządzania Kryzysowego, bądź dostrzeżone przez monitoring miejski, a są to różnorakiego zdarzenia rodzaju. Mianowicie możemy mówić o zdarzeniach, które mieszczą się w kompetencji, mieściłyby się w kompetencji Straży Miejskiej, ale częstokroć były to wydarzenia, które chociażby wymagały może i wsparcia policji. A z drugiej strony też dobrze jest, jeżeli policja się nie zajmuje tylko sytuacjami, zdarzeniami, nazwijmy to kryminalnymi, ale również reaguje i wspiera o wydarzeniach tych porządkowych i ładu i porządku publicznego. Także to na... Macie Państwo, jeszcze dodam tę opinię prawną, która też mówi o jakby o samym pojeździe uprzywilejowanym, czyli takiej okoliczności, kiedy ten pojazd byłby wykorzystywany do jako pojazd uprzywilejowany. Proszę bardzo. Czy mają Państwo, czy Pani Burmistrz? Może jeszcze uzupełnię. Uważam, że tutaj skarżący napisał, że wykorzystałam ten pojazd do celów prywatnych, angażując do tych celów funkcjonariusza policji i strażnika miejskiego. Otóż tak jak mówiłam na sesji, nigdy nie wykorzystuję pojazdów służbowych do celów prywatnych. Specyfika pracy burmistrza polega na tym, że tak jak na przykład w miniony weekend, ja mam około 30 wyjazdów, przejazdów w różne miejsca, w różne strony. Muszę szybko się przemieszczać z jednego spotkania na drugie. I tak jak mówiłem na sesji, w większości posługuję się pojazdami prywatnymi, choć są to wyjazdy służbowe. I czasem wykorzystuję nasz pojazd służbowy, jeśli jest naprawdę cały dzień, tak jak to było w sobotę, kiedy cały dzień od rana do późnych godzin trzeba być do dyspozycji. Więc tu jest moim zdaniem cała rzecz pogrzebana w tym, że nie wykorzystuję tego do celów prywatnych i moim zdaniem moje jedyne przewinienie w tej całej sprawie, albo krótko mówiąc aferze, którą sobie tutaj część osób nie zgadzająca się z moim sposobem zarządzania wynalazła, taką aferę w cudzysłowie, polega na tym, że ja po prostu
od razu nie wytłumaczyłam tego, jak od razu, jak tylko się rozpoczęła dyskusja na ten temat, a to z prostego powodu, że w ostatnim czasie mamy naprawdę bardzo dużo spraw i zajęć spowodowanych tym, że rozliczamy środki unijne stare, przygotowujemy się do nowych, mamy rozliczne wyjazdy, rozliczne i praktycznie jak jestem w urzędzie, to w biegu podpisuję setki dokumentów i do tego jeszcze chodzę na różne spotkania, bo staram się być z mieszkańcami. I właśnie cały sens tu polega na tym, że pretensje jakby są o to, że jestem dobrym gospodarzem, bo ja jadę czasem, zdarza mi się przejechać ze Strażą Miejską, bo dobry gospodarz moim zdaniem co robi? Wsiądzie w samochód ze swoim pracownikiem, porozmawia o tym, co się dzieje i jak się dzieje. I ja czasami taki sposób preferuję, będąc, uważam, że dobrym menadżerem, bo gdybym wykorzystała w ten weekend, a były tylko 3 wyjazdy, wieczorem, proszę pamiętać, że jestem kobietą, że potrzebuję też szybciej się przemieścić gdzieś, co nie jest czasem takie proste. Czasem mogę nie mieć prywatnego samochodu do dyspozycji. I uważam, że jako dobry menadżer, to ja nie wykorzystuję samochodu służbowego z kierowcą, bo wtedy trzeba dodatkowo zapłacić. A tutaj mamy patrol straży z policją, który jeśli nie jest w danym momencie zaangażowany w żadną akcję, po prostu zwyczajnie nic się nie dzieje, bo w 80% nic się nie dzieje, jest to patrol prewencyjny, to nie uważam tego za złe, a wręcz za dobre, jeśli nie wykorzystujemy do takiego wyjazdu pojazdu z kierowcą drugiego pojazdu służbowego. I na tym cała rzecz polega i uważam, że zostało to rozdmuchane, nie wiem dlaczego, znaczy wiadomo dlaczego, no. Jedyne wytłumaczenie to takie, że jest rok wyborczy. To jest tylko moje takie wytłumaczenie, bo ja uważam, że naprawdę staram się przynajmniej być dobrym gospodarzem, który interesuje się różnymi sprawami, który stara się wniknąć od podszewki. Czasami trzeba porozmawiać z pracownikiem, nie tylko z góry popatrzeć albo zza biurka. Czasami trzeba pójść w teren. Ja czasami wyjaśniam sprawy obywatela, choć nie muszę tego zrobić. Siadam do samochodu i jadę gdzieś, żeby sprawę gdzieś tam od początku do końca wyjaśnić. I jeszcze, żeby Państwo mieli jasność. Te wyjazdy. Jeden był do Giżyckiego Centrum Kultury, drugi do Centralnego Ośrodka Sportu, a trzeci na otwarcie restauracji Ekran, nowej restauracji. Tak jak już mówiłam na sesji, dla mnie otwarcie restauracji, jeśli jestem zaproszona, zaproszenie spoczęło w sekretariacie burmistrza, jestem zaproszona, idę z asystentką, a zatem nie idę na prywatne spotkanie z mężem, z przyjaciółmi, bo tak sobie wyobrażam moje prywatne spotkania, natomiast współpracownik idzie ze mną właśnie dlatego, że jest otwarcie nowego miejsca pracy. To jest tak jak każde miejsce, czy to jest otwarcie szkoły, ja to tak samo traktuję, czy to jest otwarcie szkoły, czy to jest otwarcie restauracji, czy to jest otwarcie sklepu, czy jakiegoś innego miejsca i burmistrz jest zaproszony, to uważam, że jako przedstawiciel mieszkańców tam powinien się udać, bo na tym też polega praca burmistrza. A niektórzy, jak będą chcieli się przekonać, na czym polega praca burmistrza, to będą mogli się przekonać. Więc jeszcze raz podkreślam, nie było tutaj, nie ma i nie będzie żadnych wyjazdów do celów i wykorzystywania do celów prywatnych. A moje przewinienie polega na tym, że nie sprostowałam tej informacji od początku. I to jest moje przewinienie. Tak. Proszę bardzo, członkowie komisji. Opinia pani, stanowisko pani burmistrz, mamy opinię prawną, proszę bardzo, pytania, wnioski, proszę bardzo, radny Iwaszkiewicz. Co prawda czekam na uzupełnienie interpelacji, ale wykorzystajmy tę sytuację. A będzie. Super, no wykorzystajmy tę sytuację, porozmawiajmy jeszcze dzisiaj o tym, bo wydaje mi się, że cały problem polega na tym, że to właśnie pani nie widzi tego nic złego. To jest cały problem tej całej sytuacji, bo uproszczając,
Czy ten lokal był, ten lokal jest własnością miasta? Na którym była pani na otwarciu. Lokal. Czy wyłoniony został dzierżawca w wyniku przetargu, otwartego, konkurencyjnego i tak dalej? To powiem tak, ja bym unikał takiej sytuacji, żeby chodzić na takie zamknięte imprezy w takich lokalach, które są w drodze przetargu komuś wydzierżawione. Pani oczywiście to nic, nic złego, dla pani to jest to samo otwarcie szkoły. Ja dostrzegam zasadniczą różnicę między otwarciem szkoły a lokalu gastronomicznego. Następna rzecz. Wiadomo, że organy muszą funkcjonować na podstawie przepisów, więc może dzisiaj ustalmy, które to zadania Straż Miejska wykonywała na podstawie ustawy o strażach gminnych bądź pani regulaminu z 2012 roku. Ja wiem, że tam są takie nieostre pewne zapisy, ale może usłyszymy, które to były. Po trzecie, to już zupełnie kuriozalne to, co pani mówi, bo już zmienia pani zdanie co ruszy. Najpierw by pani patrolowała ze Strażą Miejską teren. Ale oczywiście, ja nie wypieram się tego. Tak, godzina 20, ciemno, chyba wtedy jeszcze deszcz padał. No nieistotne, ma pani prawo patrolować, jak pani uważa. To tym bardziej, rzecz. Tym bardziej. Tak, tak, dużo widać wtedy za szyby samochodu, który porusza się, widzieliśmy, którymi ulicami. Ale to jest tylko moje zdanie. Następna rzecz. Jeśli pani mówiła, że pani rozmawia z pracownikami podczas jazdy, to może pani nam powie, jak często pani jeździ w takim razie i rozmawia z pracownikami, czy dobiera pani według grafiku, bo rozmawiać dwa razy z tego z tym samym może nie ma sensu. Rozumiem, że z tego wynika może pani zajętość, bo nie zajmuje się pani tym, czy powinna. Natomiast pytanie już natury technicznej, no tak, może dużo się angażuje. Dlaczego to na tej notatce? Kiedy ona została wytworzona? Nie ma żadnej daty. No tak, chcę służbowej pani Renaty Szczepanek. To nie ma żadnej daty. Została wytworzona na potrzeby komisji. No ale kiedy? Dzisiaj? Nie wiem. No więc to jest zasadnicze pytanie. Kiedy została wytworzona? Dokument musi mieć datę, kiedy został wytworzony. I słowo mówione, pani, tu przed pan sekretarz mówił, że umówiliśmy się z komendantem i tak dalej, i tak dalej. Mało tak, w tej notacji zwraca moją uwagę takie sformułowanie. W dniu 4 kwietnia około godziny 15 skontaktowałem się telefonicznie z panem komendantem Straży Miejskiej, tak, z panem Dariuszem Gajownikiem. No to świadczy o tym, że rzeczywiście ten samochód Straży Miejskiej jest prawie jak taksówka. Telefonicznie można się skontaktować i zażyczyć samochód. Natomiast według mnie, jeżeli już zaistniała taka potrzeba, powinno to być jakieś sformalizowane. Komendant wiadomo, że przecież nie będzie w stanie sprzeciwić się, odmówić i tak dalej, ale to już tylko moje takie odczucia. Natomiast słowo pisane ma taką przewagę na słowem mówionym, że pani się domówiła z komendantem, to proszę mi w takim razie wytłumaczyć, jak rozumieć zapisy porozumienia zawartego z policją, gdzie jest w stałej dyspozycji komendy powiatowej policji. Na początek te pytania wątpliwości. Proszę, czy ktoś ma pan pytanie? Pan sekretarz odpowie, a potem ja uzupełnię. Proszę pytanie. Ja o tym poniekąd wspominałem, poproszę, to będzie wyjaśnione jeszcze pisemnie, ale odnosząc się do starego, nieaktualnego już porozumienia numer 9. Czy wówczas było aktualne? Tak, tak. Na tym razie tak. Czyli dzisiaj przywołuję tylko dokument. Mówimy o stałej dyspozycji oficera, to mówimy o tych okolicznościach takich, że patrol od początku, idea porozumienia była taka i tak faktycznie było, że patrol zmotoryzowany, jakikolwiek byłby on w składzie, czy też policji ze strażnikiem w tej konfiguracji włącznie ze strażnikiem, był patrolem monitoringu. Wspominałem wcześniej już o okolicznościach, dlaczego byli również policjanci. Punkt dotyczący w stanie stałej dyspozycji, mówimy, jeżeli w sytuacji, to nie jest tak, że podległość patrolu była wobec dyżurnego policji, tylko że w stałej dyspozycji, czyli wiedząc o środkach, jakimi dysponuje na terenie miasta, oprócz patrolu policyjnego i patrolu monitoringu, dyżurny, my się zgodziliśmy na to, dyżurny może zadysponować w sytuacjach wymagających tego. Podstawową funkcją tego patrolu było patrolowanie miasta i reagowanie na zdarzenia zgłaszane przez dyżurnego miasta na podstawie na przykład monitoringu. Także to chodzi o stałą dyspozycję, że dyżurny ma prawo jak najbardziej skorzystać w sytuacji. Można od razu? Bo to należy na bieżąco wyjaśnić. Proszę. To dlaczego nie jest to zapisane w ten sposób? W sytuacji powiedzmy wyższej konieczności pozostaje, tak? Natomiast jest wyraźnie napisane, może poproszę tu o wsparcie, mamy prawnika. Co to oznacza? Są w stanie stałej dyspozycji oficera dyżurnego. Co to oznacza według Ciebie, Piotrze? No, że on może dysponować tym. Może, czy jest stały, czy jest? Że dysponuje. O. No więc właśnie. Co? Co? Jeżeli zachodzi potrzeba. Jak już dyskutujemy, jak jest stały wyłącznej dyspozycji, to moglibyśmy ustalić. Tak, można jeszcze. Może nie określał w
wykształcenia, bo na przykład, no nie wiem, czy to jest istotne. Ale nieraz to podkreślałeś, więc ja się na to powołuję, bo na tej komisji. No dobrze, ale może ja sobie na przykład nie życzę w tej chwili, bo może będziemy sobie no, wszyscy. To... Ja na przykład jestem jeszcze z wykształcenia informatykiem, jakby chciał wiedzieć, bo nie, to akurat rolnikiem nie... jestem też, także wiesz. No to gratuluję. Ale... Wiem wszystko, może jakiś dokładnie wymieniasz. Ale ja się powołuję tylko na twoje słowa. Proszę bardzo, dzisiaj panie burmistrzu. Ja myślę, że to jest, to wszystko wynika z tego, że pan jakby podchodzi do tego, że samochód Straży Miejskiej jest radiowozem policyjnym. To nie jest radiowóz policyjny. Z ustawy o strażach gminnych, jak również z naszego regulaminu z 2012 roku, wynika, że ten samochód jest w dyspozycji burmistrza. Moja intencja podpisania porozumienia z komendantem policji była taka, żebyśmy mogli ze sobą współpracować, że samochód Straży Miejskiej jest przede wszystkim samochodem straży do realizowania jego zadań, zadań straży. Straż ma bardzo dużo różnych zadań, które nie wchodzą w zakres działania policji, a z kolei policja ma swoje inne zadania. Żeby siebie wzajemnie wspierać, to oprócz tych radiowozów, które są na terenie miasta i w sytuacjach jakichś kryzysowych, zagrożenia, trudnych, wtedy ten patrol może zostać do takiego celu wykorzystany. Natomiast ja nie oddałam i dzięki Bogu, bo to jest, to wtedy by było dopiero naganne, oddać całkowicie w dyspozycję policji samochód, samochód straży. Nie całkowicie, w sytuacji, kiedy jest patrol mieszany, czy jest wyraźnie to zapisane. Ale przepraszam, ale pan interpretuje moje własne zdania. No naprawdę, panie radny. Pani wprowadza pewną tutaj taką atmosferę, że my jakby czepiamy się tego, że Straż Miejska pozostaje pod dowództwem komendy powiatowej. Tylko w sytuacji wspólnego patrolu i nic więcej. Nie, ale proszę zrozumieć, tak? jeżeli takie patrole odbywają się na przykład cały dzień, to co? To odbywają znaczy, się że, cały że dzień? My nie mamy... Odbywały się być może, nie no, wiem być teraz, może właśnie. Bo nie mam przed sobą grafików, prawda? Natomiast jeżeli cały dzień się odbywają, to co? To znaczy, że my nie mamy samochodu straży. No panie radny, przede wszystkim, ja jeszcze raz tłumaczę, to jest samochód tak zwany monitoringowy, my to tak nazywamy. On nam służy na potrzeby głównie reakcji na to, co zauważy dyżurny, bądź też na monitorze, bądź też na potrzeby tego, co zauważy sam strażnik. Natomiast, tak jak to mówimy, jeżeli jest taka potrzeba, to jest on również wykorzystywany na cele policji, dlatego zapisaliśmy sobie takie porozumienie. Ono nie mówi o wszystkim. My mieliśmy jeszcze mnóstwo ustaleń pomiędzy sobą, jak reagujemy, kiedy reagujemy i tak dalej. No po prostu nie da się wszystkiego wtłoczyć w jakieś ramy. Wydaje się panu, że burmistrz powinien wszystko robić pisemnie i tak dalej. Oczywiście ja mogę to robić, tylko nie wie pan, że burmistrz ma 30 milionów spraw tygodniowo. Jeżeli ja każdą sprawę będę chciała opisać, właśnie po to stworzono jednoosobowy zarząd miasta, kiedyś był pięcioosobowy, zanim zarząd usiadł, coś wyprodukował, wszystkie swoje myśli przekazał na papier, bo oni wszystko musieli zapisywać, to trwało i trwało. A teraz po to jest burmistrz, jako jednoosobowy zarząd, zresztą ja pełnię szereg innych funkcji, na przykład szefa obrony cywilnej, czy chociażby organu podatkowego, czy jeszcze inne funkcje mam. Więc ja pełniąc te wszystkie funkcje, muszę część spraw po prostu przekazywać ustnie i to moim zdaniem dobre zarządzanie właśnie na tym polega, że oczywiście mieszcząc się w granicach prawa, a uważam i cały czas to podkreślam, mieścimy się tu w granicach prawa, tu nie ma przekroczenia prawa, choć niektórzy bardzo by chcieli, żeby było, ale nie ma. Z przykrością dla niektórych to stwierdzam. I jeszcze raz mówię, że my wszyscy, i strażnicy, i komendant, i burmistrz, i zastępca, i sekretarz, i szef zarządzania kryzysowego staramy się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej. Pan by chciał, żeby każde zdarzenie i każdy opis znalazł się w porozumieniu. Nie musi być. Nie musi. My mamy też, mieliśmy inne uzgodnienia, że na przykład wcześniej mieliśmy uzgodnienia, że samochód jeździ całą dobę, potem mieliśmy uzgodnienia, że nie całą dobę. Więc naprawdę, bo jeszcze były jeszcze inne uzgodnienia, więc
uważam, że tutaj czepianie się do tego akurat, nie wiem, no moim zdaniem tylko i wyłącznie wynika z jakiegoś niezrozumienia tematu. O, ja bym to tak powiedziała, niezrozumienie tematu, niezrozumienie specyfiki tej pracy i trzeba by ją dobrze poznać też przepisy. To ustawa policji, nasz regulamin, zasady działania Straży Miejskiej w Giżycku. Słuchajcie Państwo, bo Pani Burmistrz zabrała głos, każdy ma swoje zdanie, ale ja uważam, burmistrz miasta jako pracodawca w stosunku do Straży Miejskiej powinien wykorzystywać Straż Miejską do działań na terenie miasta. Czy to było spotkanie, czyż... Słuchajcie Państwo, Pani Burmistrz może w stosunku do Straży Miejskiej zdysponować, że jutro przykładowo kontrolujemy Piękną Górę i inne rzeczy. Czy to jest karanie? To jest gospodarz, który powinien wykorzystywać Straż Miejską do tych czynności. Panie Przewodniczący, ale Piękna Góra jest w granicach miasta? Przepraszam. Piękna Góra to jest teren miejski. W obrębie. To jest teren miejski. Dzisiaj miałem pytanie do Pani Skarbnik, czy są podatki płacone. Twierdzę oboje. Dobry gospodarz powinien wykorzystywać służbowy. Przecież ta Straż Miejska, Pani Burmistrz jest przełożoną. Ludzie. Wykonuje jeszcze, swoje obowiązki. Ja wiem, że i to być może to całe to nieporozumienie i zbulwersowanie osób, które nie wniknęły w tę sprawę, tylko po prostu po prostu sformułowały opinię na podstawie jednej notatki w internecie. Wszystko to wynika z tego, że dla czytelnika wyjście burmistrza do knajpy, jak to tutaj pan określił w cudzysłowie, jest wyjściem prywatnym. Otóż informuję, że ja bardzo często przebywam służbowo w restauracjach, gdzie są spotkania, gdzie są obiady z różnymi gośćmi, których tu mamy. Więc proszę nie utożsamiać tego, że ja idę, to ja idę się tylko dobrze bawić. Nie, ja idę pracować. Na tym między innymi też polega praca burmistrza. Ale to nie jest przedmiotem skargi. Natomiast przedmiotem skargi jest wykorzystanie do celów prywatnych. Jeszcze raz informuję, że pan tutaj mi zarzucił, poszłam do restauracji, która jest w dzierżawionym obiekcie. Tak, proszę pana, tylko w otwartym przetargu został wyłoniony dzierżawca i obojętnie kto by nim był, to jeśli otwiera nowe miejsce i jest to nowe miejsce pracy, przekazuje mi zaproszenie, ja uważam nie za przyjemność, tylko wręcz swój obowiązek, żeby docenić tego pracodawcę przez samą obecność nawet burmistrza na tym otwarciu. Wie pan, bo uważam, że sam fakt, że otwiera się jakiekolwiek nowe miejsce, gdzie pracują ludzie i mają zatrudnienie, to jest niezwykle ważne. I ja bym tutaj nie łączyła to, bo gdybym ja poszła przed ogłoszeniem przetargu, nie wiem, przed jakimiś czynnościami ze strony urzędu, to jest naganne. Ale jeśli ja już idę, kiedy już wszystkie procedury zostały zakończone i jest otwarcie nowego miejsca, gdzie to jest normalne, że właściciel nowego miejsca chciałby pokazać, jak to teraz wygląda, jak będzie pracowało, ile osób będzie zatrudnionych, czy ile osób będzie mogło przyjść do tego miejsca. To jest właśnie, ja naprawdę, jeśli tak Państwo wniknęlibyście w tę specyfikę pracy burmistrza, to naprawdę wtedy być może bym była zrozumiana. Może teraz nie jestem zrozumiana, bo jak ktoś siedzi i nie ma co robić w domu wieczorami, to jemu się wydaje, że jak burmistrz idzie do restauracji i jeszcze jedzie sobie ze Strażą Miejską, no to popełnia tu jakieś przestępstwo. A ja jeszcze raz mówię, ja bardzo często korzystam z różnych, znaczy korzystam, jestem obecna w różnych miejscach i w restauracjach także, gdzie przyjmujemy gości, gdzie jest coś otwierane i jeszcze raz mówię, że na prywatne spotkania to ja chodzę z mężem albo z przyjaciółmi, jestem przez nich zapraszana w domu, a nie w pracy na oficjalne zaproszenie. Proszę. Radny Boć, proszę bardzo. Panie burmistrz, ja mam pytanie do Pani, czy Pani, jak tak mówi Pani o prywatnych spotkaniach,
Póki że pani z mężem, czy w swoim gronie towarzyskim towarzyszy pani lokalna praca? No raczej może nie. Chyba, że gdzieś za pultem siedzi i podgląda. Ja nie bez kozery pytam, bo słucham, co pani mówi. I chciałbym wrócić do, w związku z tym, co pani powiedziała i w związku z tym, co tu Wojtek mówi, chciałbym wrócić do sedna sprawy. Jeszcze raz to zacytuję. Burmistrz miasta przekroczyła swoje uprawnienia, tu jakby osąd już padł w tym zdaniu, że już została i bezprawnie wykorzystała, przez następny osąd, wykorzystała pojazd służbowy Straży Miejskiej do celów prywatnych angażując. Jeszcze raz pytam. Czy pani, jak jeździ na otwarty, idzie gdzieś tam na prywatne, bo tu się sugeruje w niektórych wypowiedziach, że pojechała pani do knajpy sobie, rozumiem, prywatnie, tak? Czy pani towarzyszy prasa lokalna? Nie. A z tego co wiem, to notka w tej sprawie pokazała się w lokalnej prasie. Nigdzie informacji nie było, że będzie takie spotkanie. Ale pan jest Ale wróćmy do rzeczy. My musimy trzymać się sensu stricte zapisów skargi, treści skargi. Prywatnie za burmistrza pracy. Bo to już jest przekroczenie. Prywatnie. Więc ten zarzut, że to jest prywatne spotkanie, w oparciu o to, co mówię teraz, bo widziałem notatkę w tej sprawie w lokalnej prasie, więc to nie jest jakieś prywatne spotkanie, rozumiem i wierzę to, co pani mówi, że to wynika z pani, spełniania pani obowiązków i tyle. Natomiast, proszę państwa, ja bym powiedział tak, dla dobra sprawy trzeba by było tę całą skargę jakby w całości uchwycić, bo tu skarżący nie wolno jej rozdwajać moim zdaniem, bo skarżący wymienia tylko punkty, w punktach za naruszenie prawa. Tu dalej w części, w motywacji tej skargi wymienia się, że organy władzy publicznej działają na podstawie i granicach prawa, a wcześniej uważam, że w obu przypadkach po raz kolejny naruszone prawo podstawowe określone w artykule 7 Konstytucji. Więc tutaj musimy, to tak uwaga dla pana przewodniczącego, w mojej ocenie powinniśmy rozważać to w całości, tę skargę. Te dwa wątki połączyć i nie wiem, jak to będziemy głosowali, ale to jest jedna skarga, moim zdaniem. Z całą stanowczością trzeba kanić takie postępowanie i uświadomić, dalej cytuję, uświadomić władzy w cudzysłowie, że nie jest to ich prywatny folwark. Więc po pierwsze, karygodne jest używanie władzy, bo my mamy władzę z wyboru powszechnego, a nie z nadania, tak jak to było w latach minionej epoki. Ale to już zostawiam, to już przyjmuję jako nietakt autora tej skargi. I tak jak powiedziałem, nie można tu pisać w mojej ocenie, że to jest prywatny folwark, tak jak tu skarżący zechciał użyć takiego stwierdzenia. Bo to nie są sprawy prywatne, jak ustaliliśmy. Znaczy, jak słyszymy, tak? Mogę? Słuchajcie państwo, ja jeszcze jedno, bo tutaj cały czas pan Boś wykorzystuje skargę. Jeszcze raz podkreślam, mamy opinię... No to skargę musimy... Ale mamy opinię prawną prawnika, w związku z tym... Proszę poczytać. Pod względem formalno-prawnym wykorzystanie pojazdu Straży Miejskiej za zgodą komendanta przez burmistrza do wykonywania innych czynności służbowych pod warunkiem, że nie jest wykorzystywany jako pojazd uprzywilejowany, nie jest naruszeniem prawa. No dobra, panie przewodniczący, my o tym wiemy. Z tego, co ja rozumiem, cały problem rozdziela się na dwa wątki. Czy to jest cel prywatny, czy to jest wyjazd służbowy. Ponad wszelką wątpliwość z tych zapisów widzimy, że to nie jest cel prywatny. A ja celowo przywołałem udział lokalnej prasy,
bo przecież do celów prywatnych ja nie zapraszał prasy po to, żeby mi towarzyszył w jakichś spotkaniach czysto towarzyszych. Proszę, radny i bardzo. Ja teraz. Nie. I Wojtek teraz. Proszę. W kwestii tutaj tego wykorzystania pojazdu służbowego, to proszę Państwa, ja chciałem taką uwagę przedstawić tutaj. Jak Państwo wiecie, tak mi się przynajmniej wydaje, nie byłoby całej afery, gdyby pojazd nie był oznakowany. Teraz chciałem podać Państwu przykład, nie wiem, bodajże może Państwo mi poprawicie. 2 lata temu czy 1,5 roku temu uprzywilejowany pojazd Straży Miejskiej uległ wypadkowi. Wtedy Straż Miejska jeździła samochodem nieoznakowanym zupełnie. Myślę, że nie byłoby, fakt, zaraz może dalej przejdę, ale myślę, że nie byłoby tutaj tak aż dużej afery, gdyby ten pojazd nie był wyraźnie oznakowany. Tak jak mówię, poprzednio Straż Miejska miała samochód zastępczy, on nie był oznakowany i trudno wtedy byłoby określić, czy to jest pojazd Straży Miejskiej, czy nie, bo nie był uprzywilejowany, prawda? Taki jest fakt. I tu jeżeli chodzi o kwestię wykorzystania pojazdu do celów prywatnych, to wyjaśniliśmy, że tutaj to nie miało miejsca. Kwestia teraz, czy burmistrz może dysponować pojazdem należącym do Urzędu Miejskiego, według mnie może. Czy powinien jeździć oznakowanym, że tak powiem, no, radiowozem Straży Miejskiej, no to już mi się wydaje, że powinien unikać tego rodzaju, że tak powiem, podróży, wykorzystywania tego pojazdu. Ale w razie sytuacji takiej, jak wystąpiła tutaj, no była sytuacja taka, że był potrzebny akurat kierowca samochodu służbowego, który urząd posiada, był w niedyspozycji, nie ma drugiego kierowcy, bo nie ma tak drugiego kierowcy, który mógłby zastąpić, no to mi się wydaje, że no został on wykorzystany, nie został na pewno wykorzystany do celów prywatnych, aczkolwiek został wykorzystany, rzecz się stała, nie powinno się więcej jak gdyby tego powtarzać, powinno się jak najbardziej wykorzystywać jak najwięcej samochód służbowy, który jest do tego przeznaczony, ale wydaje mi się, że on tutaj już nic aż takiego strasznego się nie stało, bo w danym tym czasie, kiedy on ten pojazd, że tak powiem, wiózł panią burmistrz na te uroczystości, na które została zaproszona, nie był on wezwany do żadnej interwencji. Gdyby był wezwany do interwencji, podejrzewam, żeby pani burmistrz nie zawiózł, no i tyle by było. Aczkolwiek no, był on oznakowany, było widać, że to jest pojazd straży miejskiej, no, ludzie pomyśleli, że to jest jako taksówka. No, wydaje mi się, że powinien być jak najrzadziej wykorzystywany ten pojazd. Ale to od razu dodam, że on w ogóle nie jest wykorzystywany przeze mnie prawie. Jeżeli jest taki wyjazd, to jest raz na rok, raz na pół roku, ale tak jak mówię, ja ten wyjazd zawsze wykorzystuję także do innych celów, żeby zorientować się, co się w mieście dzieje, bo tak to bym nie wiedziała, a tak przynajmniej porozmawiam ze strażnikiem, czy no tak, obecnym tam jeszcze. Ja chciałem jeszcze raz podkreślić, że gdyby, mówię, ten pojazd nie wyróżniał się szczególnymi cechami od innych pojazdów, to myślę, że nie byłoby takiej afery. Znaczy ja, i ja też to... można powiedzieć, że na przykład byłby wykorzystany i nie byłoby wiadomo akurat konkretnie, prawda? Ale mówię, bo była taka sytuacja, że był pojazd Straży Miejskiej uszkodzony, uległ wypadkowi, wtedy był samochód zastępczy, o ile dobrze pamiętam, nie wiem, pan sekretarz może mnie poprawić, on nie był oznakowany. Tak, więc ja chcę podkreślić, że żebyście Państwo niedobrze zrozumieli. To nie jest tak, że ja wsiadam w samochód Straży Miejskiej i sobie jeżdżę, wykorzystując to jako taksówkę. Ja bardzo sporadycznie jeździłam samochodem Straży Miejskiej. Za każdym razem jest to dla mnie bardzo dobry wyjazd, bo wtedy wiem po pierwsze, co się w mieście dzieje, a po drugie mogę przekazać swoje uwagi, które akurat mam na bieżąco od mieszkańców. Że akurat w jakimś miejscu trzeba koniecznie sprawdzić, bo jest bardzo dużo śmieci na przykład. Proszę. I jeszcze raz dodam, że miało to miejsce bardzo rzadko, więc to naprawdę wyjątkowo. Zdarzało mi się, że jechałam do jakiegoś zdarzenia, czyli na przykład pożar i wtedy jechałam samochodem Straży Miejskiej, bo nie było akurat żadnego innego pod ręką, więc no a trzeba było, bo jechałam tam służbowo, żeby się zorientować w potrzebach mieszkańców. Proszę radny Bosiu. Jeszcze momencik, jeszcze jeden wątek. Tutaj Wojtek wspomniałeś o tej stałej dyspozycji, że pozostaje. Możesz pozwolić, że pełniący służb z policjantami są w stałej dyspozycji oficera dyżurnego, w stałej dyspozycji. Nie daje mu, w mojej ocenie, nie trzeba to być prawnikiem, w stałej dyspozycji nie daje mu przywileju i tego też nie zawiera, żeby dysponować. Także może dysponować, rozumiem, tym pojazdem komendant tu z
Straży Miejskiej, tak? Czyli oni działają na różnych prawach i zasadach, jeśli chodzi o przetrwanie zdarzenia. Jak jest potrzeba, to jest wykorzystane. Stała dyspozycja. Stała dyspozycja, jak i ty możesz dysponować, i ty. Bo to jest nasz miejski samochód. Ale my tu rozstrzygamy ten zapis. Że jechał, to nie znaczy, że Wojtek, w mojej ocenie, ja to tak zrozumiałem, przedstawiłeś to tak, jakby ten pojazd podlegał wyłącznemu dowództwu. Nie, mówiłem o tym, że tak nie jest. Stała dyspozycja, momencik. Stała dyspozycja w moim przypadku to oczywiście daje jakieś tam uprawnienia niewątpliwie, ale tak samo można dysponować z poziomu tutaj Straży Miejskiej. I jeszcze jedno do tego, co Piotrek mówisz, tak mi się nasunęło, że to, że pani burmistrz była w tym pojeździe, a jak twierdzi, i bardzo rzadko się zdarza, żeby korzystała z tego pojazdu, nie krępowało w żadnym wypadku działań w Straży Miejskiej. Jeśli by coś zaszło w mieście, nic to nie przeszkadza. Pani burmistrz by się działa, ewentualnie gdzieś tam może by popatrzyła, jak działają w akcji przy okazji. To raz. No i w związku z tym, że zdarza się to raz na rok czy na pół roku, to trzeba naprawdę obdarzyć wielkim szacunkiem, w cudzysłowie, inwigilatora, który przedstawił tę sprawę. Mogę? Proszę radny. Bo tu widzę, że wiele rzeczy wymaga uporządkowania. Ja muszę. Pierwsza rzecz to jest sprawa, muszę wycofać się z tego, co mówiłem wcześniej, że za często pani jeździ z pracownikami, bo raz na rok to jest rzeczywiście rzadko. Panie radny, ja się nie zgadzam, przepraszam. Za mało pani burmistrz jeździ, jako gospodarz za mało wykorzystuje Straż Miejską do kontroli terenu. Dobrze. O, bardzo słusznie, panie. Jeżeli to się będzie odbywało zgodnie z regulaminem. Ale co to znaczy zgodnie z regulaminem? No, jeżeli to będzie zgodnie z regulaminem, to trzeba. Ale to się za każdym razem odbywa zgodnie z regulaminem. Na razie o tym dyskutujemy, zobaczymy. Jeszcze głosowania nie było, pani burmistrz. Ale jeszcze raz przypominam, że to ja stworzyłam ten regulamin. Dlatego właśnie pytałem na sesji o to panią, bo to pani był regulamin. Ale dostanie pan na piśmie odpowiedź. Tak, właśnie, no, dostanę, proszę, proszę, przepraszam. Teraz sprawa, kwestia prywatna czy nieprywatna, bo tu trzeba odróżnić dwie rzeczy. Pierwszą, skarżący może napisać, co chce, tak? Natomiast naszym zadaniem jest jakby rozebranie całej sprawy na czynniki, przede wszystkim sprawdzenie legalności tego. To, czy to jest prywatne, czy nie, to jest sprawa naprawdę uznaniowa. No, niektórzy stwierdzą, że tam był burmistrz prywatnie, drudzy stwierdzą, że służbowa. Argument o tym, że były media, jest do obalenia od razu. Przecież to, czy są media, to charakter spotkania się nie zmienia. Ktoś może na chrzciny zaprosić media i co wtedy powiem, że to były służbowe chrzciny, na przykład. No przecież to nie obecność ale mediów. Ale dobrze, to w takim razie, jeżeli ja jestem zaproszona tutaj na chrzciny, to czy powinnam do giżyckiej rodziny, która po prostu ze względu na, nie wiem, szacunek do burmistrza, czy też własne potrzeby, zaprasza burmistrza na chrzciny swojego dziecka. To czy tam powinnam się udać samochodem prywatnym, czy też służbowym? Czy ja mogę to powiedzieć w inny sposób? To jest do pani oceny, tak? Czy pani się tam udaje, czy nie? Ja bym poszedł do takich chrzciny, gdybym był zaproszony, to bym pojechał prywatnym samochodem, żeby nie stwarzać właśnie tego typu sytuacji, bo w regulaminie, bo cały czas mówimy o służbowym samochodzie, tak? Czyli on może być tylko do celu służbowego wykorzystywany. Tak. Można niestety się nadziać na taki argument, że było to prywatne uroczystość, nie służbowa. Więc czasem lepiej zapobiegać niż leczyć, ale bym powiedział, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Bo jak widzimy tutaj, leczymy to już od dłuższego czasu. Teraz co do kwestii tego znakowania samochodu. Również uważam, że jest to w ogóle nietrafny argument, że był oznakowany czy nie, bo w dalszym ciągu pozostaje to służbowym samochodem. Nie, policja nie, też nie, ma. Nie, no nie, oczywiście, w tym sensie mogę pytać. Ale jak to nie chcę zapostować, co ty mówisz. Nie, chciałbym teraz od razu. Ty też po tym przewodniczący. Przepraszam, bardzo. Albo wszystkim takie same zasady. Panie radny. Proszę, pan radny. Głos ma pan radny Iwaszkiewicz. Dziękuję. Proszę. Przecież ja powiem to może na podstawie takiego zobrazowania. Jeżeli mamy na obrazku kota i podpiszemy pies, to przecież on się psem nie stanie z tego powodu, tak? Czy ma napisy coś, czy nie ma, że pozostaje samochodem służbowym. Takie same reguły. Ja tylko nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi. Do kota i psa. Do czego? Do mnie. Nie. Do radiowozu, rozumiem. No tu radny Jelec mówi, że dla nie... Przepraszam, radny Jelec.
mówił o tym, że to ma znaczenie, czy jest oznakowane. Ale nie, ty nie zrozumiałeś, bo ja zaraz wytłumaczę, o co mi chodziło, nie? No, okej. Okay. W dalszym ciągu pozostaje posłuchanie. Proszę bardzo. Bo to nie chodziło o te kwestie. I teraz kwestia, to, że pani powierzch pojechała do tego pożaru wówczas. Właśnie. To jest bardzo, bardzo ważne. Charakter zdarzenia. Nagły, niespodziewany, tak? Rozumiem, że może odbyć się na telefon, może odbyć się od zaraz. Natomiast tu jeszcze jedna kwestia do radnego Bocia, który przeczytał, co stało jest w dyspozycji, tutaj dorabiał jakieś nadbudówki do tego. Nie trzeba nic dorabiać, to jest napisane. Ale proszę mi nie radzić, co ja mam mówić. Ja nie, wiem, co mam ale mówić. Ja właśnie chcę wyjaśnić. Proszę mówić to, co ty chcesz mówić, a nie tłumacz mi, co ja mam mówić. Nie, ja to chcę... Dobrze? Kontrargument. Albo jeden ja mówi, albo drugi, no bo to mi się zabrania tutaj się mogę dokończyć. Są w stałej dyspozycji. Tak. I teraz chcę wyjaśnić, że ten ustęp ma więcej słów niż są w stałej dyspozycji. Określał w jaki, kiedy? W trakcie wspólnie pełnionych służb, tak? Tak. W trakcie wspólnie pełnionych służb. Czyli to jest policjant i strażnik miejski. Czyli może, nie ale może i policjant dysponować? Nie. I, no jak? No teraz jest napisane, kto dysponuje. W trakcie, wspólnie pełnionych służb policjantami są w stanie stałej dyspozycji. Wszystko. No tak. Bardzo precyzyjny zapis. Nie oddajemy, przecież nie oddajemy. Bo to ja już nic nie jestem w stanie. Ja się poddaję, nic nie jestem w stanie ci wytłumaczyć. Jeszcze raz, ale gdzie pan skończy? No przecież rozumiem, że wspólne patrole są czymś wyjątkowym. Na co dzień Straż Miejska nie ma wspólnych patroli, tylko jest do dyspozycji samochód Straży Miejskiej czy nadburmistrza, tak? To mówimy o sytuacji wyjątkowej. To była akurat taka sytuacja w tym momencie. Nie. To była zwyczajna sytuacja. Tak, to pan sekretarz. Że nie, tak. Proszę, niech pan nie może tak, nie właśnie, bo ja uważam, że całkowicie idziemy w dwóch kierunkach. Tak. Dwa elementy w ogóle rozdzielone są dwie różne sytuacje i stany faktyczne. Mianowicie. Tu ja już kifra. Ja chciałem tylko się skupić przede wszystkim na tym ostatnim punkcie. Na tym ostatnim punkcie dotyczącym porozumienia nieaktualnego, wówczas aktualnego. Mhm. Jak już tak mówimy, to inspektorze, a komendant na przykład nie jest inspektorem, to będzie na dyspozycji czy nie? No, rozdzielmy te rzeczy. Jeżeli komendant będzie jechał z policjantem, to będzie w dyspozycji policjanta czy nie? Bo mówimy tylko o inspektorze. Ale chcę powrócić do tematu. Porozumiewa to do siebie, że się pewne strony dogadują, porozumiewają i ustalają pewne sprawy. Rozumiałbym, żeby komendant policji wystąpił ze skargą, że nie mógł wykonywać pewnych zadań, bo byś to przyłączyć, to ja bym powiedział coś jeszcze. Nie, no nie, tu masz do... Proszę Państwa. Nie, ale mów. Cicho. Wówczas mogliby się mówić, że tak, jest to wtedy okoliczność do wypowiedzenia, porozumienia i tak dalej. Na dzisiaj gwarantuję Państwu, że komendant, jeżeli by był, potwierdziłby to, co mówię. Zamysł tego punktu dotyczył właśnie sytuacji takich, kiedy są konflikty, nazwijmy to, albo spory kompetencyjne służb policji i straży miejskiej. Bywa sytuacja, kiedy, tak jak wspominałem, są zdarzenia, które przekraczają uprawnienia wprost ustawowe straży miejskiej. Natomiast jest taka instytucja w systemie prawa, jak osoba przybrana i tak dalej. Wówczas najczęściej jako pomocnik strażnik miejski funkcjonuje i takie zdarzenia rzeczywiście miały miejsce. Wielokrotnie, kiedy nie są dotyczące sprawy ładu i porządku publicznego chociażby. Także, a osoba przybrana wynika z ustawy o policji. Są osoby w systemie prawda i ale wtedy to nie działa na podstawie porozumienia, tylko w takich nagłych wypadkach. My oddając to właśnie stwierdziliśmy, że nie na przykład nie dysponuje patrolem łączonym patrolem Straży Miejskiej wyłącznie, tylko porozumieliśmy się. Kto nie dysponuje wyłącznie? Nie, zaraz wyjaśnię. Porozumieliśmy się, że policja daje policjanta do wspólnego patrolu, żeby wspierać nas, natomiast my dajemy dajemy wspólny patrol, bo tu pojeździ nie ma nic mowy. Dajemy wspólny patrol w sytuacji, kiedy policja potrzebuje. Oprócz sytuacji, które wynikają z prawa nagłych, kiedy nawet osoba fizyczna nie będąca mundurowana może być poproszona o pomoc, tak? Ten system, stan prawny na to dzisiaj przewiduje. Także największym chyba taką wiarygodną informacją jest to, że nasze stanowisko i stanowisko, idea w ogóle komendanta jest w stanie to potwierdzić, że proszę wystąpić, jaka jest idea tego punktu i ta okoliczność, o której mówimy, wyjazdu, ale całkowicie teoretycznie. Mówimy teraz o sytuacji takiej teoretycznej. Czy burmistrz miasta jakiegokolwiek, posiadający w swych strukturach Urzędu Miejskiego, Straż Miejska jako jednostkę, może zadysponować do celów oczywiście służbowych, teraz nie rozstrzygam, czy akurat taki wynios nie jest prawny, czy może dysponować? Otóż może, bo okazuje się, że nie dyskutujemy na przykład o oficjalnym wystąpieniu tam, nie wiem, innych okolicznościach. Tak, może, do pożaru może.
Teraz kwestia się rozbija tylko o to, tylko ja mam wrażenie akademickiej dyskusji, czy jest to prywatne, czy służbowe wyjazd. Mówimy o całkowicie teoretycznym wydarzeniu. Czy burmistrz miasta, będący, posiadający w swoich strukturach urzędu Straż Miejską, czy może dysponować za pośrednictwem komendanta Straży Miejskiej, bo to on jest przełożonym strażników. To nie mówimy o sytuacji takiej, że jeździ patrol i raptem proszę za 5 minut być. Takiej sytuacji nie było. To było za zgodą komendanta, który odpowiada za tą strukturę, oczywiście odpowiada też przed burmistrzem, ale który za realizację swoich zadań ustawowych. Ja nie wiem, czy... Proszę, chcę odnieść. Do uwagi Wojtka dotyczącej tutaj oznakowania pojazdu. Moja wypowiedź nie, tutaj nie określała, czy to był oznakowany, czy nie, nie w tym sensie. Mi chodziło o to, że to nie miało znaczenia w tej sytuacji. Mi chodziło o to, że po prostu to zbulwersowanie jak gdyby opinii publicznej jest większe z uwagi na to, że pojazd jest oznakowany, bo to powoduje, że się bierze pod uwagę to, że ktoś ma specjalne przywileje, na przykład tak jakby ktoś, tak jak była słynna afera, że wożono radiowozem hamburgery, prawda? Gdyby to był nieoznakowany pojazd, nie byłoby to tak naganne w opinii publicznej. Bo, no mówię, ale w mniejszym stopniu. Jednak pojazd oznakowany pokazuje, że ktoś ma jakieś przywileje, prawda, że nie się nim porusza. I to w tym kontekście ja się powiedziałem. Aczkolwiek mówię, moja wypowiedź pozostaje dalej niezmieniona w tym debacie. Mało tego, jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać. Proszę Państwa, ja bardzo bym prosił, no dobrze, dyskutujemy na ten temat, ja oczekuję Państwa wypowiedzi, no czekam, oczekuję konkretnych wniosków. Chcę się wypowiedzieć dalej. Proszę Państwa, wnioski to będą. Proszę Państwa, więc ja zadaję takie pytanie, bo tutaj mówimy o tej stałej dyspozycji. Dobrze, czy jeżeli pojazd ten, który wiózł Panią Burmistrz w tym czasie, teraz odpowiedź na pytanie, czy on był w stałej dyspozycji, czy nie był jak wiózł? Bo ja za bardzo już w tej chwili to już nie rozumiem. Według mnie był dalej w stałej dyspozycji, nawet gdy wiózł Panią Burmistrz na tą uroczystość. I nie widzę tu problemu. Czy on był wyłączony? Nie rozumiem tego. To jest on był dalej w stałej dyspozycji. No. O czym ja mówiłem, wcale to nie przeszkadzało. No ale Wojtek tak powiedział. Więc no, obecność Pani Burmistrz wcale nie wykluczała, nie krępowała działań Straży Miejskiej. To raz. Tak. Dwa. Panowie, wróćmy do treści skargi. No raczej najlepiej. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Cały czas mówimy o skardze. Nie, mówimy o wszystkich innych. To są rzeczy, które trzeba najpierw wyjaśnić. Nie. Już tłumaczę. Co do... Przede wszystkim do tych inspektorów. Pan sekretarz powiedział, że jak jest inspektor, to wtedy tak, a jak nie inspektor, to nie. No więc od razu powiem tak. Wiadomo, jakie są zasady skutecznego zarządzania, tak? Ale każdy inspektor. Za chwilę chyba. Wiadomo, jakie są zasady zarządzania. Każdy pracownik powinien mieć tylko jednego bezpośredniego przełożonego. Więc jeżeli zapisujemy, że są w stałej dyspozycji, to tylko dysponuje ten, wiadomo, już ten, który jest zapisany, czyli komendant powiatowa policji. Natomiast co do inspektorów, w artykule 8a ustawy o strażach gminnych są wymienione stanowiska w Straży Miejskiej i jest ich 16. Inspektor jest jednym z 16. To się pytam, to w takim razie ten komendant, znaczy komendant powiatowa policji, to musiałaby mieć wykaz, czy na mnie awansu nie było, nie, tak, ja czego prowadzi, żeby wiedzieć, czy jest inspektor, czy nie, czy może dysponować, czy nie. Przecież wiadomo, to jest absurdalne. Ja w kontekście tak rozbioru logicznego i merytorycznego zdania podałem również rozbiór, czy to dotyczy inspektora, jako takie. Tak, bo idąc tym tokiem, to pytanie, czy dyżury monitoringu wysyłając patrol do zdarzenia ma to zgłaszać i pytać się o zgodę dyżurnego policji? Nie. To odwrotnie, jeżeli komenda potrzebuje, to wtedy zgłasza się do straży miejskiej. Po prostu. Więc czy pytanie, czy dzisiaj muszę? Nie. To jest stała dyspozycja? To naruszył dyżurny wówczas ten zapis? Nie. A teraz przechodzę bardziej do meritum. Proszę. Tu pan sekretarz też używał takich argumentów, że telefonicznie, prawda, uzgodnione było z komendantem i komendant jest dysponentem, więc wysłał ten samochód, ale jednocześnie komendant jest podwładnym burmistrza, tak? Więc telefoniczna dyspozycja nie zostawia żadnego śladu, tak? I można sobie dysponować dowolnie. Natomiast o tym właśnie mówiłem, że gdyby Pani potrzebowała ten samochód, zwraca się Pani do komendanta na piśmie, że na przykład na sobotę będzie potrzebny taki samochód i wtedy nie byłby sprawy. Jak Pan będzie burmistrzem, to zobaczy Pan, że nie jest Pan w stanie stworzyć 50 milionów dokumentów to w tygodniu. To wówczas bym wygrał taksówkę i pojechał na środek spokoju taksówkę albo własnym ale samochodem. Ale tak najczęściej jest. Tak najczęściej jest. Ale Pan nie może zrozumieć, że nie jest. No. Że tak, dlatego że Pan nie może zrozumieć, że ja czasem świadomie wybieram, czyli raz na rok albo raz na pół roku. Świadomie całkiem wybieram pojazd Straży Miejskiej, żeby mieć przegląd tego, co się dzieje w mieście i tego, co robi Straż Miejska. Ale to się nie dzieje, tak jak Pani powiedziała, w celach prywatnych. To się nie dzieje w celach prywatnych, tylko wyłącznie służbowych.
Ja panu powiem, uważam, że teraz naprawdę bijemy pianę, dlatego że jeszcze raz powtarzam, my działamy w granicach prawa, na podstawie ustaw, na podstawie porozumienia, które my sporządziliśmy z panem komendantem, nie zapisaliśmy wszystkiego, co mieliśmy na myśli. Wszystko, co mieliśmy na myśli, działa po to, żeby było bezpiecznie w mieście. I to jest również zadanie burmistrza, żeby dbać o to bezpieczeństwo. To jest moje zadanie, to jest przede wszystkim moje zadanie. Ja jestem za to odpowiedzialna, bo gdyby coś się wydarzyło, to owszem, strażnicy też, ale ja również. Więc wie pan, za chwilę będziemy rozpatrywać, dlaczego ja jestem w niebieskim żakiecie, a nie w czerwonym, na przykład. To jest na tej samej zasadzie. Tak samo ja panu mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś do pana dzisiaj mówi, panie burmistrzu, nawet na żarty, na pewno, nawet na żartu, a pan nie prostuje, no to czy ja nie powinnam tego zgłosić jako skargę? No, przypominam sobie takie sytuacje. Jak pani będzie znała taką sytuację... Proszę państwa, pani burmistrz, dobrze, proszę państwa, unormujmy sytuację. Tyle dyskutujemy, ja oczekiwałbym od państwa, bo co by powiedział, jeszcze pan radny Szocik nie wypowiedział się na ten temat. No ale no, na to pozwolicie, że ja się włączę, tu tyle emocji, a to... Kto podpisał tę skargę, budzi bardzo moje wielkie emocje i zdziwienie, że my najpierw sami nie rozpatrywaliśmy zasadności tej... No on obserwuje nas, to widzisz. To ty napisałeś? Nie, ten co napisał. Zasadności tej skargi, bo najpierw powinniśmy się nad nią pochylić i zastanowić, czy ona rzeczywiście jest zasadna, czy my możemy być jak gdyby... No, tak jakoś określając, zastraszani czy zmuszani do rozpatrywania bzdurnych rzeczy. No, tak rzeczywiście jak pani burmistrz mówi, czy w zielonej, czy w niebieskiej sukience, czy to jest zasadne, czy jest bezzasadne. A jak będziemy zalewani takimi bezsensownymi dla mnie skargami, to my tu zjemy swoje rozumy na rozpatrywaniu różnych problemów takich bardzo prawnych, czy to jest potrzebne, czy to jest niepotrzebne. Ja rozumiem, ta skarga została tak przedstawiona przez tego pana w taki sposób, że dzisiaj bulwersuje opinię społeczną, ale to jest chyba celowe takie właśnie przedstawianie i w taki sposób szukanie jak gdyby haczyka na władzę. Już nie mówię o pani burmistrz, ale wiadomo, że tu skąd ten problem generalnie się bierze. I nie dajmy się, uważam, steroryzować dla tego człowieka. To tu jest ten problem, a nie gdzieś tam potem roztrząsany bardzo dokładnie, bardzo jakoś tak rozpatrywany prawnie, czy społecznie, czy moralnie, czy jeszcze w inny sposób. Tu jest ten problem. Proszę, radny Gość. Rok wyborczy, jak to zostało już dwa razy powiedziane, no to szuka się różnych sytuacji, które mogą tam, powiedzmy, przyciąć skrzydła władzy wykonawczej. No i musimy być na to przygotowani. Przede wszystkim władza wykonawcza, nie my. A my musimy rozpatrywać wszystkie skargi, nawet najbardziej bzdurne, tak jak mówisz, bo po to zostaliśmy powołani. I po to nas Rada Miejska delegowała. To tak nawiasem mówiąc, no jest, nawet jak będziemy mieli 1000 takich skarg, to musimy je rozpatrzeć. Ja w związku z tym, że ponad wszelką wątpliwość dowiedliśmy, w mojej ocenie oczywiście, że to nie był wyjazd do celów prywatnych, stawiam formalny wniosek o uznanie tej skargi w punkcie pierwszym jako niezasadne. Pewnie będziemy dyskutowali, jak ująć tę skargę całościową,
Punkt drugi po części analizowaliśmy już, co prawda skarżący się wycofał ostatecznie ze swojej skargi, z tego... Proszę? Nie, dobrze, rozumiem. On się wycofał, tak? To jest inny. Ale to jest to inny. I, no ale podobne. Podobna treść. Co prawda w tym drugim punkcie, no możemy jeszcze dyskutować, tak? Co do pierwszego punktu. Wniosek tak dotyczy pierwszego punktu. Tak, to tak jak mówię, w związku z tym, że ponad wszelką wątpliwość dowiedzieliśmy, że to nie były żadne tam wyjazdy prywatne, uważam ten treść skargi jako niezasadne. Oczywiście pozostawiam pani burmistrz w jej, że tak powiem, kompetencje, działanie dotyczące stwierdzeń przekraczała swoje uprawnienia, bezprawnie wykorzystała. Tego nie będziemy dotykać. Proszę, czy ktoś ma inne wnioski? Proszę bardzo, radny i masz ciebie. Wnioski będziemy głosować. Dobrze, nie, to się wypowie. Wniosek jest skarga. Proszę, wnioskiem, no jeszcze dyskutować możemy, no Boże. Proszę. Nie nam jest oceniać tego, czy ktoś złożył skargę, jak to mówił tutaj mój przedmówca, bzdurną czy nie bzdurną. Ale ja to mówiłem. To nie należy do naszych zadań. Panie Iwaszkiewicz, każdą skargę musimy rozpatrzyć. Otóż to. Bo wracamy do tego. Nie, ale no właśnie chcę powiedzieć po co. Panie Przewodniczący, chwileczkę. My jako Komisja Rewizyjna powinniśmy się kierować przede wszystkim zasadą prawdy obiektywnej, tak? Czyli tak jest. Nas poglądy nie powinny interesować. Oczywistym jest, że kolor, powiedzmy, żakietu jest tutaj bez znaczenia, tak? My mówimy o sytuacji, której tutaj zahacza o to stwierdzenie, ponieważ dzisiaj padło już wielokrotnie rok wyborczy. Przecież co było pierwsze? Jajko czy kura, tak? Zdarzenie było pierwsze, a skarga była następstwem tego zdarzenia. I co to jest za obiektywne zdarzenie rok wyborczy? Ono się raz na 4 lata po części zdarza. To nie jest żadne obiektywne czynnik, który musimy brać pod uwagę. My musimy się skupić na tym, czy wykorzystanie tego dnia, w tych okolicznościach, tego samochodu odbyło się na podstawie, zgodnie z regulaminami, zgodnie z zasadami, bo przypomnę, że na moją interpelację dostałem odpowiedź taką, że patrol pozostaje w dyspozycji służb miejskich. Porozumienie jest napisane w dyspozycji KPP w Giżycku. To nie zostało wyjaśnione, dlatego poprosiłem o doprecyzowanie i do dziś tego nie mam, więc ja trwam przy swoim zdaniu, że niestety w tej sytuacji na pewno, mówię, wyraziłem to też w interpelacji, mam nadzieję, że było to jednostkowe zdarzenie, ale jednak doszło do skargi, a my musimy to rozpatrzeć. Moim zdaniem doszło do, przynajmniej na dzień dzisiejszy, do wykorzystania niezgodnie z regulaminem. Tak, samochodu. Wojtku, proszę, radny, ja nie skazam przepisów. Ja myślę, że ty bardziej chyba w tym ostatnim słowie mówisz o treści swojej interpelacji. Oczywiście. Ja ci nie odbieram tego słowa. Natomiast prosiłbym cię, żebyś wrócił do treści skargi. Tu nie ma słowem powiedziane, czy ta wyjazd był zgodny z regulaminem, czy niezgodny z regulaminem. To jest stwierdzenie do celów prywatnych. To ci wyjaśniam. Strona skarżąca może napisać to, jak uważa. Natomiast my mamy pewne zasady pracy i możemy rozumieć, że jeżeli napisał do celów prywatnych, to rozumie, że niezgodnych z przepisami, z regulaminem, z zasadami. Tak, niekoniecznie. No, ja to tak rozumiem. Mm. Tak? Dlatego jesteśmy komisją, że każdy może rozumieć inaczej i tak głosowanie jakby rozjaśnił nasz pogląd, a Rada Miejska ostatecznie go uznała. Ja proponuję uciąć dyskusję i przyjść do głosowania. Jest wniosek pana radnego Wojcia, żeby uznać skargę, wniosek formalny, skargę jako skarga bezzasadna. W punkcie pierwszym. Dotyczący punktu pierwszy. Ja jeszcze raz podkreślam. Wysłuchaliśmy opinię, pani burmistrz. Mamy opinię prawną tu przed sobą. I dyskutowaliśmy na ten temat. W związku z tym to, co mówił radny Boś. Skupmy się na części pierwszej. Jeszcze raz, bo nadjąć pytanie do członków komisji. Czy burmistrz miasta, przełożony straży miejskiej, może wykorzystywać pojazd do działań służbowych na terenie miasta? Do służbowych może. No. A czy to nie było służbowe? Ale który punkt regulaminu akurat był wypełniony? No ale dlaczego regulamin? No. Zdarza się sytuacja, no, burmistrz może dysponować raz miesięcznie. Poddaj po głosowaniu. No który punkt został złamany? Nie, dlatego musimy sobie odpowiedzieć. Ale nie, może tutaj dobrze. Który punkt został złamany właśnie, tak. Może tego regulaminu wytłumaczmy. Bo tu o tym nie mówimy. Który punkt został złamany?
regulaminu. Nie mówimy o tym, bo to skażący nie... Ale skoro jest problem, to wskażmy, który punkt regulaminu został złamany. Niestety działa to inaczej. Dobrze, proszę Państwa, to jest upoważnienie, prawda? Ja rozumiem, tylko mówię, no, jeżeli już konkretnie wskazujemy, to wskażmy. Jeżeli tego nie ma, no to o czym my dyskutujemy? Proszę Państwa, daję pod głosowanie wniosek formalny pana radnego Bocia, żeby uznać część tą pierwszą skargi za skargę bezzasadną. Kto z szanownych radnych jest za tym wnioskiem? Proszę bardzo, kto jest za? 4. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że głosami 4 za, 1 się wstrzymał, przeciw. Uznał, komisja uznała skargę jako tą część pierwszą jako bezzasadną. Uwaga. Proszę bardzo, radny. Ja mam uwagę, a czemu mamy rozdzielać tą skargę na dwie? Nie bardzo rozumiem. Też taką miałem rozdzielać. Które są tam, gdzie całkowicie na skargę. Oczywiście. No, okej, uznaję.